Nazywam się Andrzej Pokrzywa. Urodziłem się 4 listopada 1935 roku w Warszawie na ulicy Złotej. Dziś ta ulica złota to nie jest taka jak wtedy, ale też jest złota. A później było kilka tygodni na y, Chopina w Warszawie, a później był Ursus. W Ursusie mieszkałem do 1963 roku. Siedziałem sobie z rodzicami w domu. Rodzice byli nauczycielami, więc z tym siedzeniem to było różnie. Często siedziałem właśnie z babcią, bo zarówno ojciec, jak i mama byli nauczycielami, nauczycielami w jedynej wówczas szkole powszechnej, niepodstawowej, powszechnej w Ursusie. Ona po 1935 roku nosiła imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Było wszystko pięknie dotąd, dopóki nie przyszedł rok 1939 i początek wojny. Tak jak wszyscy, byliśmy wystraszeni. Ojciec w tym czasie był w Warszawie, w czasie, znaczy w czasie obrony Warszawy. Myśmy. Uciekli z Ursusa. Najprawdopodobniej dlatego, że Ursus to był ogromny zakład przemysłu, między innymi zbrojeniowego przed wojną. E, możliwe, że rodzice, że mama obawiała się, że może to być, e, może być bombardowany Ursus. Poszliśmy do Zalesia, które w tej chwili, do Zalesia Dolnego, które w tej chwili jest e, częścią Piaseczna. I tam mieszkaliśmy przez kilkanaście właściwie dni u mamy naszego, mojego ojca. Po pewnym czasie wróciliśmy do domu, no bo w tym domu u babci był tak wielki ścisk, że w zasadzie i spać gdzie nie było, bo tam cała rodzina z Warszawy i z okolic się zjechała do do, Piasecz, do Zalesia. Eee, wróciliśmy do domu i cóż się okazuje? W domu, który nauczyciele nie byli zbyt mocno sytuowani, ale nie byli to ludzie biedni. Nie ma nic. Nie ma jedzenia, nie ma ubrań, nie ma nic. Zostały książki. Żeromski, wydanie żeromskiego, które mam do dzisiaj, i w zasadzie nie zostało nic. <laughs> I gdyby nie tutejsi gospodarze. Jak to się kiedyś mówiło, badylarze, to byśmy umarli z głodu. W pewnym momencie Niemcy wyrzucili całą szkołę. W związku z tym, albo nauka odbywała się w miejscach zastępczych, przeznaczonych przez miasto, przez właściwie przez osiedle albo też w domach prywatnych. To były tak zwane komplety. Oczywiście na tych kompletach była normalne zajęcia szkolne i polski, i historia, i geografia. Oczywiście był też takie pismo niemieckie gadzinowe, jak to się wtedy mówiło ster, który zawsze leżał na wierzchu, bo gdyby przyszli Niemcy, no to był ster. A jak Niemcy wychodzili? To nie było steru, tylko były polskie książki. Jeszcze chciałbym tu wspomnieć, że to y, szkolnictwo y, tajne to była również przykrywka do spotkań szarych szeregów. Oczywiście nie w pierwszym momencie, ale gdzieś tak. W, już w 1942 roku bardzo mocno, bardzo często właśnie u nas w domu spotykali się e, harcerze, sz, członkowie szarych szeregów. Kilka osób było, kilku chłopców było, i oprócz e, lekcji z rachunków była lekcja z map, z broni. I to było początki szkolenia szarych szeregów. Bo yy, wracając jeszcze do tyłu, zanim ojciec mój yy, przyjechał tutaj w 1934 roku, bo od 1934 roku yy, zaczął pracować w Ursusie, w szkole powszechnej, to od wielu, wielu lat był harcerzem warszawskim. Od 1917 roku. Ja należałem od harcerstwa od 1946. E, ogromne kłopoty miałem z e, zapisaniem się wcześniej, bo moja mama miała dość zidiociałego harcerza w postaci ojca. Ojciec, e, dla niego, młodzież i, e, i harcerstwo to była. To, rodzina to rodzina, ale harcerstwo i młodzież to było coś. No więc miała jednego harcerza i już jej zupełnie wystarczyło. Natomiast mimo wszystko udało mi się jakoś dopchać do tego miodu w 1946 roku. Wyjechaliśmy na obóz harcerski do byłej kwatery Geringa i od tej pory zaczęła się moja droga harcerska. W harcerstwie byłem, mówiłem, że w Batorym w 1949 roku kazali mi zdjąć krzyż harcerski, więc zdjąłem. I później była długa przerwa do 1957 roku. W 1957 roku ojciec znowu wrócił do pracy. Mimo, że pracował w szkole już w 1957, to już pracował w Warszawie w szkolnictwie zawodowym. Przyszedł tutaj, zorganizował w Ursusie starych, no starych. 21 lat to stary harcerz. Ja. W 1957 do 22 nawet 57. Ale byli i starsi harcerze, zorganizował pierwszą zbiórkę harcerską. I ja byłem w harcerstwie do 50, zaraz 57 do 1965 roku. Później jak się przeprowadziłem już do pruszkowa. Bo już byłem żonaty, już byłem, miałem syna, yy, pracowałem w Warszawie, yy, mieszkałem w Pruszkowie i jeszcze harcerstwo w Ursusie trochę było tego przy dużo. I z harcerstwa zrezygnowałem na wiele, wiele, wiele lat. Yy, wróciłem w 2003 roku do kręgu seniorów bo to była grupa instruktorów, którzy nie byli bezpośrednio związani z pracą drużyn, natomiast no, tworzyli taką jednostkę harcerską, która się właśnie nazywała Krąg Seniorów. Od 2006 do 27 września Byłem komendantem kręgu, czyli przez lat 12, a teraz jestem tylko instruktorem filii Muzeum Harcerstwa, czyli jestem instruktorem głównej kwatery. Z tych najbardziej takich zapamiętanych momentów to był taki, że w pewnym, w jakimś dniu. 42-43 rok, ojciec mój polecił mojej mamie zabrania mnie i wyjścia z domu. Zresztą to nie pierwszy raz i nie ostatni raz. Co się okazało? W domu była nadawana audycja do Londynu. W związku z tym, mama nie była w Armii Krajowej. Raz, że nie musiała być poinformowana o wszystkim i nie o wszystkim wiedziała. Natomiast natomiast no, ojciec nie chciał, że w razie czego, w razie wpadki, żebyśmy z mamą zginęli. Oczywiście wszystko się odbyło w porządku i wróciliśmy do domu. Następny następna jakieś taka wspomnienie z tego okresu wojny, to już jest bliżej powstania warszawskiego. Oczywiście powstanie warszawskie wybuchło Siedzieliśmy na dachu naszego domu i oglądaliśmy dymy nad Warszawą, a między Ursusem a Piastowem stała ogromna kolejowa armata. To się ona różnie się nazywa. Wszyscy ją nazywali grubą Bertą. To była mm, ogromna armata, która miotała pociski chyba półtonowe. Jeden z tych pocisków spadł do Adrii, przebił Adrię i wpadł do piwnicy i nie wybuchł. I powstańcy mieli z tego tytułu ogromną radość, dlatego że mieli bardzo dużo materiału wybuchowego. I tak ostatnie, ostatnie wspomnienie, już powstanie się kończy. Słychać armaty z <laughs> zawisły radzieckie, e, i je, następuje 14 stycznia. 14 albo 13 to można sprawdzić. Siedzimy sobie wieczorem przy kolacji, jest trochę mleka, jest trochę jakiegoś już cukru, jest coś tam, coś tam, coś tam. Siedzą moi rodzice, babcia i ja. E, oczywiście okno jest zasłonięte zgodnie z tym, co było konieczne, z taką specjalną papierową e, marszczoną czarną zasłoną. Robi się w domu jasno, wylatują wszystkie szyby w postaci pyłu sz, e, sz, e, szklanego, nas wszystkich wrzuca pod łóżko które, stojące naprzeciwko oknie i co się okna, bo... Wybuchła fabryka Ursus, wysadzono fabrykę Ursus. Otóż Niemcy, wychodząc, zaminowali całą fabrykę. Dzięki temu, że do Ursusa wrócił Kazimierz Jackowski, pseudonim Torpeda, dowódca Plutonu Torpedy z powstania warszawskiego z batalionu Miotła, on i jego ludzie rozminowali fabrykę. R znaczy może nie rozminowali, rozprzecieli połączenia. Także wybuchła niewielka część. Zdemolowane najbliższe, nie ma w Ursusie ani jednej szyby. Część drzwi też, jeśli były od strony wybuchu, też wyleciały, wyleciały z futrynami. Ursus jest zasłany żółtym, równiosieńko drobno zmielonym pyłem. Gdyby wybuchła cała fabryka, <coughs> prawdopodobnie Ursus by w ogóle zginął z powierzchni ziemi. A tak ucierpiały te najbliższe domy, a w dalszych domach, bo myśmy mieszkali na obecnej właśnie ulicy Plutonu Torpedy, kiedyś partyzantów, później powstańców i u nas tylko wyleciały wszystkie szyby, oczywiście trzeba, wszystkie szyby, oczywiście trzeba było czymś to zabić, jakimiś kocami, jakimiś starymi deskami i tak nastąpiła ta niby wolność. Myśmy się cieszyli, że już Niemców nie ma, że można przejść przez ulicę, nie trzeba schodzić z tr trotuaru, że nie trzeba zdejmować czapki, że, nie, nie, że nikt nam w, za przeproszeniem w dziób nie da, dlatego że się jest Polakiem. A że przyszło to, co przyszło, to fakt, to po pewnym czasie zaczęliśmy się orientować. No, i najgorzej mieli ci, którzy byli zaplutymi karłami reakcji. Mój ojciec, po, um, prace, oprócz pracy w szkole powszechnej, jakoś się związał po wojnie z y, działalnością ze szkolnictwem zawodowym. Dlaczego? Jak to wyjaśnić? Trudno mi w tej chwili y, powiedzieć. Pierwotnie szkoła, szkoły zawodowe w Ursusie, mieściły się na terenie zakładów mechanicznych Ursus. Ja kiedyś wychodząc z zakładów od ojca, wracając, idąc do domu, wychodząc przez portiernię, zobaczyłem z lewej strony nad drzwiami napis, żołnierz z bagnetem i taki mały karzełek, zapluty karzeł reakcji. Przyszedłem do domu i bardzo się zdziwiłem, i zastanawiałem się, dlaczego mój ojciec jest zaplutykarzem. No aż go zapytałem, tato, no ale dlaczego Ty jesteś zaplutykarzem? No, oczywiście ojciec mi to bardzo szybko wyjaśnił, o co to chodzi. Więcej nie pytałem i do dzisiaj wiem, dlaczego był zaplutym karłem reakcji.